szczęśliwie w tym samym gronie, jak rozpoczynaliśmy, kończymy. Dzięki przychylności Huberta pozyskaliśmy dwa dziki. Mogło tutaj być ich sześć co najmniej. Ostrzałów było, że hej. Mogły lisy leżeć. No ale nie byłoby wtedy króla pudlarzy, a dzięki temu jest. Ponieważ Bartek rzutem na taśmę wybronił się dzikiem, więc nie może być uznany królem pudlarzy. Natomiast jest kolega Maciaszek i on będzie udekorowany medalem za to, no takie... Myśli król. No, nieszczęśliwe królestwo. Ale królestwo za konia, ktoś kiedyś powiedział. W tym momencie, najpierw był, mam tutaj mały problem, ale problem tak patrząc, to się chyba sam rozwiązuje. Ten większy dzik z tych warlaków został pozyskany, po pierwsze, nie dość, że większy, to jeszcze fenomenalnie trafiony. Spytajcie się kolegi, jak to się robi i na przyszłość spróbujcie tak jak on. W oko, tak? Pięknie, za oko. Bartek, chodź tutaj królu, udekoruję cię medalem za królestwo. Na niektórych ludzi w tym kole można liczyć, nie? Tak, Bartka zawsze. Bartka zawsze. Bartu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Kryja, Bartek. Dziękuję bardzo. No i poproszę kolegę.